Naszym gościem jest pani Dorota Stalińska. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Kobieta z Cezarek... Może dzień dobry, nie wiem. Kobieta z Cezarek Szwajcarski. Bardzo mi się podobało to określenie. Pani też pierwszy raz ale dzisiaj usłyszała. Ja nie słyszałam tego, bo to podobno Wojciech... Wielozadaniowa. Kobieta wielozadaniowa. Ja powiedziałabym, że wielu talentów, bo byłam dzisiaj na spotkaniu z cyklu Serca Gwiazd i jak zaczęła pani wyliczać, bo już nie pamiętamy tego, bo przede wszystkim tak, aktorka śpiewająca w dodatku, kaskaderka, kiedyś nurkowanie, pływanie, judo, yoga, aerobik, poezja przede wszystkim, kobieta słowa. Jest coś, czego pani nie robi? Znaczy nie robię rzeczy, których nie chcę robić, nie robię rzeczy, których nie lubię robić. Pozwoliłam sobie na taki komfort w życiu robienia tego, co sprawia mi przyjemność, co uważam za ważne. Są oczywiście rzeczy, które uważam za ważne i one nieraz są trudne, ale trzeba je zrobić dla innych ludzi i trzeba poświęcić temu czas. I są rzeczy, które robię po prostu dla siebie. No. Dla siebie staję na głowie, dla siebie biorę rano, choćby się nie chce kije i zasuwam po lesie godzinę. Sobie narzucam reżim pewien dyscyplinę ruchową, ponieważ to, co tu powiedziałam i powtarzam zawsze, że tylko sprawność fizyczna jest podstawą sprawności psychicznej. I to pani udowodniła, robiąc szpagat na scenie, ale no przy zachwycie... Natomiast tam szpagat, kochani, to prawie każdy potrafi. No jasne. Znaczy, gdyby ćwiczył, to by każdy. No jasne, podobnie jak stanie na scenie. Ale wracam do tych talentów, do tej harmonii talentów. Gdyby pani miała w tej chwili dzisiaj powiedzieć, co dla pani najważniejsze jest w tym, co pani robiła? Czy to jest jednak aktorstwo? Znaczy najważniejsze w ogóle dla mnie, co w życiu, to jest... To jest to, co mogłam zrobić, znaczy przede wszystkim no, jakby moje macierzyństwo, czyli wychowanie syna. Należy chyba do tych kobiet, które uważam, że jest priorytet, że jeżeli się rodzisz dziecko, które kochasz, to ono powinno mieć tą główną uwagę naszą i to jest największe zadanie matki. Najważniejsze również jest to, chyba, co zrobiłam dla innych ludzi. Zapomniałam, że przecież jest pani prezeską Fundacji Nadzieja. Znaczy myślę, że ktoś bardzo może to wszyscy wiemy, nie chcemy, boję się banału zawsze, ale że to, co po nas zostaje, to jest pamięć ludzi, tych, dla których coś mogliśmy zrobić dobrego. Tak zostałam wychowana, żeby się dzielić. Zawsze wydawało mi się, że dostałam taki niezwykły dar od losu, czy od Boga, jak chcieć to nazwać, w postaci mojego talentu. Jeżeli sympatię widza mogę przełożyć na coś dobrego dla innych, mam poczucie takiej potrzeby czy obowiązku, żeby tę sympatię widza zwrócić widzowi w takiej choćby postaci, żeby natchnąć ludzi do działań na swoją rzecz, na rzecz też innych, na dobre, żeby myśleli o swoim zdrowiu, żeby myśleli o innych, żeby umieli się cieszyć, żeby umieli dostrzec, nawet jak jest bardzo źle i wszystko boli, żeby znaleźli takie punkty, które są wartością naszego życia, żeby przyjrzeli się wokół ludziom i się chcieli do nich uśmiechnąć po prostu, bo podstawowa jakby wartość taka życia według mnie, tej filozofii mojej, to jest, jeżeli wyjdziesz do świata i ludzie z uśmiechem, to świat i ludzie ci ten uśmiech oddadzą. I nawet wtedy, kiedy jesteś poraniony i nie chce ci się śmiać, znajdź w sobie taką siłę, żeby spojrzeć w lustro i powiedzieć, świat jest piękny, jestem piękny, wszystko mi się uda. Mam w sobie taką siłę. Pani podpisując autografy zawsze dodaje słoneczko, charakterystyczne takie, jak Dorota Stalińska, to słoneczko musi być. Ono ma wielką wartość dla pani, to słoneczko. Ma taką wartość energetyczną, uważam, znaczy to słoneczko, wierzę, że ma zaklętą taką energię, którą otrzymałam wtedy, kiedy od mojej mamy, kiedy mnie cofnęła z nieba. Ja nie chciałam stamtąd wracać, mnie tam było dobrze, chciałam zostać tam, ale zostałam cofnięta przy śmierci klinicznej stamtąd. W związku z tym jakby od tej pory tak to zostało we mnie, że to jest to światło, które dostałam. Jakby mam niosę w tym sobie, że tak jakby mama powiedziała, jeszcze czas, jeszcze coś tyle do zrobienia. I to
No i tak, tak. I z tym słoneczkiem idzie pani przez życie. Przez życie się śmieję, że jak kiedyś umrę, bo przecież kiedyś umrę, ale to jeszcze, to będą szli śladem moich słoneczek. Autogram bez słoneczka się nie widzi, to nie mówię. A jeśli aktorstwo, bo chciałabym o zawód zapytać, to czy teatr jest tą pierwszą miłością, czy film? Jak pani na to patrzy? Znaczy, to są okresowo się zmieniają rzeczy, tak jak rzeczywistość nasza się zmienia. Rzeczywistość nasza w naszych środowiskach twórczych też się bardzo zmienia. Bardzo, bardzo kocham teatr, no zależy z czym gramy. No mówię, postawiłam sobie na komfort robienia tego, co ja uważam za ważne. Mnie żadną ludzką siłą nikt by nie zmusił, żeby zagrać w czymś, co ja uważałabym, że to nie jest fajne, albo że nie lubię tego. I namawiam na to aktorów, również młodych, którzy narzekają, że coś grają, czego nie lubią. Jak nie lubisz, to jest taki cudny zawód, masz prawo wyboru. Tak, aktualnie mogę wszystkich Państwa zaprosić nadal na cudne przedstawienie do Teatru Szóste Piętro w Warszawie, gdzie gramy cudną sztukę Vaudeville Hemara. Piękna Lucynda, piękne kostiumy, piękne dekoracje, piękna muzyka. 2 godziny ludzie się śmieją szczerym, zdrowym śmiechem, a potem wychodzą i mówią, Boże, wreszcie prawdziwy teatr. Bo teatr też ma dać, teraz idziemy wszyscy w kierunku takiej jakby ciężkiego obnażania słabości ludzkich. A teatr również ma dawać ludziom po prostu radość i oddech właśnie od tego, co ciężkiej rzeczywistości, która nas otacza. Jak myślę, Dorota Stalińska, to przede wszystkim pamiętam o Krzyku, fantastycznym filmie, ale też myślę o Hance Ardonówmie. Pani miała okazję, że tak powiem, kilka razy w różnych konfiguracjach się zmierzyć. Po pierwsze grając ją w filmie, ale pamiętam też jeszcze taką ciekawostkę. Niedawno gdzieś biegając po różnych programach zobaczyłam 07 Zgłoś się i pani tam właśnie grała siebie, czyli aktorkę, która grała Hankę Ordonówny. Znaczy, ja nie wiem, czy wtedy grałam akurat Hankę Ordonówny, ale każdy tam rzeczywiście w trzykrotnie zagrałam siebie za życia swego, czyli się ja aktorkę, bo w paru tam jeszcze innych jakichś produkcjach. Ale Hanka Ordonówna jest ważna dla pani, w pani życiu. Znaczy, no w życiu każda, znaczy mówię, ja nie zagrałam niczego, czego nie chciałabym zagrać, czyli wszystkie te role są jakoś ważne. Współpraca z Basią Sas przez lata jest bardzo ważna. Zrobiłam z Basią 4 wspaniałe filmy. Mówiło się nawet, że Stalińska jest aktorką Barbary Sas. Bez miłości, debiutantka, Krzyk, Historia niemoralna, który też jest fantastycznym filmem. Hanka Ordonówna była zupełnie inna, bo się mówiło, że Stalińska to jest taki, po Krzyku zwłaszcza, prawda, to jest taki czołg. A tu jest nagle trzeba się było zmierzyć z inną materią, z subtelną kobietą, z pięknymi kostiumami. To było bardzo takie fajne, dobre doświadczenie. Generalnie jak przyjmuję rolę, w tej chwili mam sporo takich jest ról. Staram się wybierać rolę, żeby i budować kompletnie inne postacie. Nie lubię powielać tego, co już zrobiłam, więc aktualnie są do obejrzenia rzeczy na Netflixie z Powiem Ogiel 4, Po skromieniu złośnicy, komedia romantyczna. Za chwilę w przyszłym roku wejdą Chłopi, którzy się malują już od roku, gdzie gram też piękną rolę Agustynki. Tak. No jest jeszcze, no cały z Nataszą Parzym jest młodym, bardzo lubię młodzież i wspieram młodzież. Wzięłam udział w projekcie prześwietnym serialu młodej reżyser Przezdolnej. Nataszy Parzym jest Kontrola. Teraz zrobimyśmy następny film razem, krótki. Także szukam takich rzeczy, które są dla mnie też ciekawe, bo najciekawsze w tym zawodzie jest budowanie człowieka, którym nie jestem. I nie szuka też rzeczy pani łatwych w aktorstwie, dlatego że na przykład monodram, moim zdaniem, jest bardzo trudnym zadaniem aktorskim. Trzeba przez... To najtrudniejsza forma jest w ogóle sztuki naszej aktorskiej. A Żmija ponad 40 lat jest grana przez panią. Mam rekordy świata, chyba w Żmiję gram 44 lata. Z Gagę gram 26 w tej chwili lat, no z jakąś przerwą na ten okres pandemii. Nie grało się. I pewnie, zapełnia pani widownię. Na ogół mam taki trud, tak widzowie okazują sympatię czy szacunek.
Aczkolwiek ten system, ja objechałam Polskę wzdłuż i wszędzie, jestem pierwszym aktorem, który wyszedł z etatu w teatrze i który działał na swoją rękę i założył własną jakby działalność. Kiedyś to było mimo wszystko inaczej wyglądało, może prostsze, w tej chwili jest tak strasznie dużo projektów różnej wartości, które jeżdżą po Polsce, po domach kultury, po teatrach. Przez coraz trudniej jest działać indywidualnie samemu, tak? Bo to się jak we wszystko się nagle w pakietach sprzedaje, tak? Weź 10 sztuk ode mnie, to dostaniesz taniej, tak? A ja mam do sprzedania jedną, za to bardzo dobrą, tak? Anegdotycznie zapytam, nie wiem, pewnie pani wie, że jest jedną z trzech osób, z trojga Polaków, którzy byli na amerykańskiej okładce Newsweeka, czyli Lech Wałęsa, papież i Dorota Stalińska. No, żebym nie wiedziała o tym. Piękna historia. Tak, to było z czasu, kiedy ja w Polsce wprowadzałam w myśl tych zawsze moich zainteresowań sportem i ruchem. Wprowadzałam w Polsce aerobik. To zresztą wprowadzała to telewizja pod wodzą Niny Terentjew wtedy, żeby wtedy telewizja robiła dużo pożytecznych rzeczy dla ludzi. Dzisiaj robi pożytecznych rzeczy coraz mniej albo wcale, tylko jakieś kretyńskie formaty albo twardą politykę. Żal do, ja nie mówię o publicznej, tylko o tym telewizjach, które promują, postawili na twórców, zamienili na celebrytów i promują grafomanię, miernotę, prostactwo i chamstwo. Ale no, róbmy swoje, jak kiedyś śpiewał Wojtek, wspaniale. I tak staram się żyć, myślę, tego klucza, róbmy swoje, czyli róbmy to, ja robię to, co uważam za wartościowe i ważne. Skąd pani tyle energii? Bo jeszcze zapomniałam o tym, że przecież jest pani radną, czyli samorządową. Jeszcze tu po prostu jest Dorota Stalińska. No taka... Dzisiaj pani rozsadziła swoją energią salę. No tak, energię, no tak się urodziłam. No ja żartem mówię, że mam energię z księżyca. Ale to jest sposób myślenia o życiu po prostu. No, wstaję też, zapewniam Państwa, że nie zawsze mi się też rano chce ćwiczyć, nie zawsze mi się chce wstać, więc powtarzam sobie przez ból do sukcesu, wstaję i ćwiczę. I jakby ładuję się pozytywnie, no, mimo na przekór temu, co się dzieje wokół, próbuję się ładować pozytywnie i próbuję ludziom oddać. Powtarzam, aktor to jest taki człowiek, który ma bawić i wzruszać, czyli dostarczać dobrych emocji, tak? Dobrych albo powodów do tego, żeby się zastanowić, albo powodów do tego, żeby człowiek wrócił do domu i powiedział komuś kocham cię. Tak? Kiedy są te najpiękniejsze chwile w zawodzie aktora? Tak jak dzisiaj, kiedy się kończy spotkanie i ludzie biją brawo, czy to są jakieś inne momenty dla pani? Znaczy najciekawszy w sumie to jest czas pracy, przygotowań nowych rzeczy i jest taki moment, są ten zderzenia tego, co ja sobie wyobrażam, jak zostanie odebrana ta budowana przeze mnie postać przez widownię, czyli no, w teatrze to jest premiera, czyli co są to premierowe przedstawienia, czy ja słusznie myślę, że jak ja spojrzę tak, to widz tak zareaguje. No szczęśliwie ja wychowana na swoich jakby samodzielnych pracach, tak, w swoich modelach, mam taką bardzo dużą zdolność kontroli samej siebie, więc na ogół mi się to potwierdza wszystko potem w zderzeniu z ludźmi. A w filmie to jest oczywiście no, popremierowy odbiór ludzi. Mówię, no zagraliśmy piękną komedię romantyczną, tak to się nazywa, Po wspomnieniu z Głośnicy, gdzie ja gram góralkę z krwi i kości, zielarkę taką no zadziorną, która ustawia jakby tam całą tą wieś na Podhalu i największą dla mnie, ja jestem jedyną osobą, postacią w filmie, która mówi tylko po góralsku. Więc największym dla mnie komplementem, bardzo się to odbyłem, żeby nie było tak, że jak to pójdzie do no to wiadomo, musimy to robić do Netflixie można obejrzeć, ale że jeżeli to usłyszy góral, to umrze ze śmiechu z mojego góralskiego, a CEP nie będzie wyżej. Więc nagle się okazało, że jak przeczytałam, że jakaś
właśnie pani z Podhala się zdziwiła, że jestem gdańszczanką, bo ona była pewna, że jestem urodzona na Podhalu, skoro tak mówię po górze. Ale zagrała też pani w filmie Gdańszczanki Magdaleny Witkiewicz teraz i ten film będzie, no niestety nie w kinach. Ale będzie go można obejrzeć na platformie. Znaczy, film Uwierz Mikołaja, piękny, tak? Piękny film. Wchodzi od 6 grudnia już na VOD do obejrzenia z grupą wspaniałych, wybitnych, wytrawnych aktorów, seniorów, do których ja się zaliczam. Nie będę Państwu opowiadać, musicie to zobaczyć, jak tam usilnie w tym domu seniora. Radzicie sobie. No, szykujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Bardzo Pani dziękuję i zapraszamy częściej do Gdańska. No właśnie, bardzo mam nadzieję, że będę mogła Państwa zaprosić jakoś w najbliższym może sezonie nadchodzącym, bo tęsknię do grania w Gdańsku, bo to tu moja zgaga świętowała ogromne triumfy i mam nadzieję, że jest to jedno z niewielu miast, gdzie tak trudno mi się jakby dostać do teatru ze swoimi sztukami, więc mam nadzieję, że to się zmieni i w następnym roku będę mogła Państwa zaprosić do teatru w Wybrzeże, może w Pomorzu. Trzymamy kciuki i mamy też nadzieję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.